W Czarnobrzegu na dziedzińcu Zamku Dzikowskiego miał miejsce uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka oraz 30-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej. Była to jednocześnie okazja do podziękowań, gratulacji i przyznania strażakom odznaczeń i wyższych stopni służbowych. 1 lipca 1992 roku powołano do życia Państwową Straż Pożarną. Jubileusz tego wydarzenia, związanego z reformą ochrony przeciwpożarowej, był okazją do spotkania. Podczas niego nieocenioną pracę strażaków Państwowej Straży Pożarnej i ochotników, którą szczególnie wykazali się w dobie pandemii i teraz, w sytuacji wojny za sąsiednią granicą, mówili podkarpacki komendant wojewódzki PSP Andrzej Babiec oraz komendant miejski PSP w Tarnobrzegu Marian Róg. W ciągu ostatnich 30 lat przyszło nam jednak jako Państwowej Straży Pożarnej, a szerzej Krajowemu Systemu Ratowniczo-Gaśniczemu, którego jesteśmy organizatorami, sprawdzać w praktyce swoje przygotowanie, wyposażenie i umiejętności podczas wyzwań o wiele szerszym zasięgu niż gaszenie pożarów. Znaczna część interwencji, które teraz podejmują strażacy, to głównie miejscowe zagrożenia, akcje ratownicze związane z kolizjami i wypadkami w ruchu drogowym, gwałtowne zjawiska atmosferyczne czy zdarzenia medyczne. W czasie pandemii natomiast strażacy zaczęli wykonywać zupełnie nowe zadania. Byli na granicach, badali temperaturę, odkażali miejsca publiczne, dostarczali środki higieniczne i żywność. Wspomagali starszych i samotnych, byli też w szpitalach covidowych, nieśli pomoc informacyjną czy dowozili na szczepienia. Kiedy wydawało się, że mamy już wszystko za sobą, przyszedł 24 lutego. Agresja wojsk rosyjskich na Ukrainę i kolejne wielkie zadanie, które czekało na Państwową Straż Pożarną i Ochotnicze Straże Pożarne. Ostatnio miałem przyjemność gościć dyrektorów z państw Morza Bałtyckiego, którzy przyjechali, bo chcieli zobaczyć, jak zorganizowaliśmy pomoc dla uchodźców. Robiliśmy takie krótkie statystyki, podsumowanie i w ciągu tych 2 miesięcy pierwszych w pomoc uchodźcom zaangażowanych było ponad 5 tysięcy samochodów i ponad 16,5 tysiąca strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizowaliśmy punkty recepcyjne. Byliśmy odpowiedzialni za transport kołowy i kolejowy. Powiem tak, że dzięki naszemu zaangażowaniu Straży Pożarnej z transportu autobusowego skorzystało 80 tysięcy uchodźców, a z transportu kolejowego ponad 300 tysięcy. Państwowa Straż Pożarna nie ustępuje pod względem przygotowania, wyszkolenia, wyposażenia i skuteczności działań służbom innych krajów, a w wielu aspektach stawiana jest na świecie jako wzór profesjonalnie zorganizowanej służby ratowniczej. Uroczystość Dnia Strażaka była okazją do przyznania strażakom odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa oraz awansów służbowych. Chciałem podziękować naszym dowódcom, naszym przełożonym na czele z panem komendantem wojewódzkim za odznaczenia, za stopnie, za to, że tyle ich jest. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Tak wyjątkowy jubileusz nie mógł się odbyć bez podziękowań i gratulacji dla wszystkich strażaków, którzy każdego dnia służą innym, nierzadko narażając swoje własne życie i zdrowie. Chciałem w imieniu swoim oraz nieobecnego dzisiaj pana ministra, posła Rafała Webera złożyć Państwu serdeczne gratulacje, podziękowania za to, co robiliście do tej pory i za to, co czeka Was w przyszłości. To Wy wspólnie z pozostałymi służbami mundurowymi, z wojskiem, z policją, ze Strażą Graniczną zabezpieczacie bezpieczeństwo naszego kraju. Chciałabym bardzo serdecznie pogratulować pięknego jubileuszu Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. To już 30 lat zapewniacie bezpieczeństwo mieszkańcom tego miasta, które się pięknie rozwija, ale też zapewniacie wysokie standardy waszej służby. Na tych ludziach, czyli na was, drogie druhny, drodzy druhowie, można zawsze polegać. Dziękuję wam za to. Gratuluję odznaczeń, gratuluję wyróżnień, gratuluję awansów. Specjalne podziękowania za zasługi na rzecz organizacji, funkcjonowania i rozwoju systemu ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa otrzymał komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Marian Róg. Ja też nie kryję tutaj emocji, tym bardziej, że jako jednemu z nielicznych dane mi było
1 lipca 1992 roku ślubować rotę ślubowania i po 30 latach pracy jestem dumny, że spotykam się tutaj i dalej jeszcze pracuję z wami. Podczas uroczystości strażacy podziękowali również przybyłym gościom, osobom, które na co dzień w różny sposób wspierają ich działania i pracę.